trwa społeczna mobilizacja w obronie Fundacji Lux Veritatis. Chodzi o skandaliczne działania organizacji Watchdog Polska, która próbuje zdestabilizować pracę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Stowarzyszenie Watchdog Polska zarzuciło w akcie oskarżenia członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis, czyli ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, ojcu Janowi Królowi i Lidii Kochanowicz-Mańk, popełnienie przestępstwa w postaci nieudzielenia informacji publicznej. To nie jest prawdą. Udzieliliśmy informacji, jakie środki, na jakie projekty i od kogo fundacja otrzymała. Ale dla organizacji to za mało, dlatego żąda zabezpieczenia komputerów, telefonów i wszystkich nośników należących do fundacji, co w rzeczywistości doprowadzi do całkowitej destabilizacji funkcjonowania Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tutaj nie chodzi o uzyskanie żadnej informacji publicznej. Tutaj chodzi o to, żeby nas, mówiąc kolokwialnie, zamknąć, żeby zamknąć nam usta, żebyśmy przestali działać, żeby postawić nam zarzuty, żeby świat poszła informacja, zobaczcie, są nierzetelni, ukrywają informacje, uzyskują z tego korzyści finansowe i majątkowe, nie udzielając informacji. Na takie bezpodstawne ataki nie może być zgody, stąd inicjatywa wysyłania listu do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wszczęte przez sieć obywatelską Watchdog Polska postępowanie karne jest pozbawione jakichkolwiek podstaw formalnych i merytorycznych, a jego jedynym celem jest atak na ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, ojca Jana Króla i panią Lidię Kochanowicz-Mańk oraz chęć ich zdyskredytowania w opinii publicznej. Znamienne jest, że sama rozprawa oraz jej przymioty, takie jak akt oskarżenia czy oskarżony, mają całkowicie pejoratywne znaczenie w odbiorze społecznym i już same w sobie wywołują znaczne szkody, niezależnie od rozstrzygnięcia. Jak podkreślono w treści listu, organizacji Watchdog chodzi o to, by uniemożliwić prowadzenie ewangelizacji z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. List można pobrać ze strony internetowej Radia Maryja, a następnie wydrukowany i podpisany przesłać na podane adresy. Jest on dostępny także w bieżących wydaniach naszego dziennika.